nieustannie odkrywać i poznawać tajemnice świata. Ślubujemy! Z okazji, że jest początek roku Nikitsu. Tak miłośnicy naukowych przygód rozpoczęli nowy rok akademicki na Uniwersytecie Dziecięcym. W tym roku chcielibyśmy zwrócić uwagę naszych studentów nie tylko na nauki ścisłe, ale również na nauki humanistyczne. Stąd tego dzisiejszy wykład właśnie o teatrze, który wygłosiła pani Ania Guzik, znana aktorka Teatru Bielskiego. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Wykład przeprowadzony w formie wywiadu nosił tytuł Aktorstwo – sztuka doskonałego udawania, w trakcie którego Anna Guzik opowiadała o swojej aktorskiej przygodzie. Kiedy byłam w waszym wieku, to bardziej marzyłam o tym, żeby zostać chirurgiem albo żeby zostać piosenkarką. Aktor to jest taka osoba, która właściwie powinna potrafić zrobić wszystko albo udawać, że potrafi. Pani lubi swój zawód? Kocham swój zawód. Dla mnie to również jest radość, jeżeli ja jestem w stanie kogoś rozśmieszyć albo wzruszyć. Jeżeli jestem w stanie wzbudzić w kimś jakiekolwiek emocje. Uważasz, że ten zawód jest interesujący? Tak, bo można spotkać wielu innych aktorów i przeżyć fajne sytuacje. Bycie aktorem to również inteligencja i umiejętność reagowania, szybkiego reagowania w sytuacjach stresowych. Żeby zostać aktorem, trzeba być bardzo odważnym i umieć wiele rzeczy. Kto to grał? Myślicie, że to ja zagrałam? Kaskadę! Aktorstwo jest bardzo ciężkie. Chciałbyś zostać aktorem? No, tak. Szkoła teatralna to jest taka szkoła, gdzie musicie być rozwinięci pod każdym względem. Na przykład aktor musi mieć bardzo dobrą dykcję. Pierwsze ćwiczenia dykcyjne mali studenci mają już za sobą. Dzieci nie potrafią zbyt długo utrzymać tej koncentracji, dlatego myślę, że trzeba jakby przeskakiwać też z tematu na temat, troszkę ich poruszyć i tak dalej. Ale było bardzo przyjemnie i słuchały, z czego się bardzo cieszę. Jakie są twoje wrażenia po tym spotkaniu? No, bardzo fajne. Było bardzo fajnie, a pani jest bardzo sympatyczna i można było się wiele dowiedzieć w trakcie tego spotkania. Wiele będzie można się dowiedzieć również na innych spotkaniach Dziecięcego Uniwersytetu Unii. Chcielibyśmy również kontynuować naszą tutaj misję rozbudzenia ciekawości wśród naszych studentów naukami ścisłymi, czyli fizyką, chemią. Stąd już za 2 tygodnie zapraszamy wszystkich na weekend z mikrobiologią i immunologią, w czasie którego wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przybliżą nam troszeczkę tajników właśnie tych ciekawych nauk. Będziemy mieli okazję zapoznać się z mikroorganizmami, z bakteriami, z grzybami, z drożdżami, a niektóre nawet skonsumować. Również pod koniec października planowany jest weekend z fizyką i chemią. Też będzie bardzo ciekawie. Natomiast już w listopadzie warsztaty z teatru, warsztaty z designu, troszeczkę bardziej takich zajęć, które właśnie dotyczą sztuki, dotyczą projektowania. Bardzo ciekawym wydarzeniem, myślę, będzie ostatni wykład w tym semestrze, który będzie poprowadzony przez znanego polskiego astronautę, pana Mirosława Hermaszewskiego, który opowie nam o lotach w kosmos, o tym, co kosmonauci jedzą, jak radzą sobie z problemami zdrowotnymi, w jaki sposób muszą się przygotowywać do takiego lotu. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo ciekawe. Również planujemy warsztaty z astronomii. A już w najbliższą sobotę na kolejnym wykładzie mali studenci dowiedzą się, czy została odkryta tajemnica klątwy Faraona.